tak jak Michał powiedział, wracamy do tych pieniędzy, żeby na książki zostało, no ale właśnie, kredyty, drodzy Państwo, to jest nasza codzienność, coraz wyższe raty kredytów, to też w naszym życiu ma miejsce. Jak sobie poradzić, co można zrobić, jak można obniżyć raty kredytów hipotecznych? I czy można przede wszystkim? Czy można, to jest dobre pytanie, tak, czy można? Nasz ekspert finansowy dziś, Justyna Hanczarek-Osiecka, dzień dobry, witamy. No właśnie, czy można obniżyć ratę kredytów? No i pewnie tutaj, jeśli padnie odpowiedź tak, to jesteśmy z Michałem ciekawi, jak w jaki sposób? Znaczy, zdecydowanie można obniżyć ratę kredytu hipotecznego. Każdy kredytobiorca w umowie kredytowej ma informację o tym, że istnieje możliwość wcześniejszej spłaty. Czyli możemy ten kredyt na przykład zrefinansować, przenieść do innego banku. Możemy również ponegocjować z naszym bankiem na temat warunków kredytu. No ale teraz pytanie, czy bank w dobie tego, co dziś dzieje się na świecie, będzie chciał w ogóle z nami rozmawiać? Będzie chciał rozmawiać. Każdy bank przykłada dużą wagę do klienta, którego już posiada, więc jak najbardziej warto. Banki nie zawsze się na to zgadzają, tak? Często nie. Natomiast warto podjąć rozmowę. Być może się uda. Natomiast jeśli nie, warto rozejrzeć się na rynku. Banków jest sporo ofert również. One między sobą różnią się dosyć znacząco, więc tak naprawdę oszczędność z tytułu zmiany banku, zmiany oferty, może to być nawet kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny. Są to zazwyczaj bardzo duże kwoty. No to jest sporo, rzeczywiście. A wakacje kredytowe, jest coś takiego? Oczywiście. Większość klientów korzysta w tej chwili już z wakacji kredytowych. Chociaż banki tego nie lubią. Banki tego nie lubią od początku, tak. Natomiast moim zdaniem zdecydowanie warto. Można złapać chwilę oddechu, jeśli chodzi o nasze wydatki, tak? Nasz domowy budżet. Natomiast bardzo wielu klientów korzysta z tego również w ten sposób, że środki zaoszczędzone na odroczeniu spłaty przeznaczają na nadpłatę kredytu, co ma zdecydowanie sens, ponieważ zaważy w znaczny sposób na odsetkach, które nam zostaną do końca spłaty. Właśnie, jeżeli nadpłacimy kredyt, to z jakiej opcji skorzystać? Z mniejszej raty, później niższej raty, czy krótszego okresu spłaty? Mamy wybór. Możemy zmniejszyć sobie ratę, co będzie miało znaczenie, bo wiadomo, że sytuacja w tej chwili jest dosyć trudna. Możemy też skrócić okres kredytowania, co zazwyczaj wiąże się z aneksem, tak? Także tutaj jest pewna procedura, której musimy dokonać. Natomiast jedna i druga opcja spowoduje, że mamy mniej do spłaty na koniec. Większa część klientów, którzy w tej chwili korzystają już z wakacji kredytowych, nadpłaca kredyt, więc zdecydowanie do tego zachęcamy. Co jeszcze mogę dodać? Jeżeli Państwo mają inne zobowiązania, nie tylko hipoteczne, to przy na przykład refinansowaniu mogą Państwo te zobowiązania połączyć, co też da Państwu pewien komfort, ponieważ rata będzie zdecydowanie niższa, obciążenie miesięczne. A jak to w praktyce wygląda? Idziemy do banku XY i mówimy w tym banku, mam 3 kredyty w 3 różnych bankach i chciałbym je do Was przenieść, tak? I wtedy bank przedstawia nam ofertę, jeżeli jest taką formą zainteresowany, my dostajemy od banku pieniądze, spłacamy 3 kredyty i płacimy bankowi temu, który wybraliśmy. Dobrze to rozumiem? Tak. Bank przeliczy nam, w jaki sposób będą wyglądały koszty po konsolidacji tych zobowiązań, tak? Jeżeli okaże się, że te plusy są spore, bank przeliczy nam zdolność kredytową, bo to też jest dosyć istotne. W tej chwili ta zdolność kredytowa wygląda zdecydowanie inaczej niż jeszcze rok temu, kiedy było o kredyt zdecydowanie łatwiej. Natomiast jeżeli spełnimy te wszystkie warunki, zdecydowanie warto. A czy zawsze się opłaca? Nie zawsze. Nie zawsze. Konsolidacja wiąże się również z tym, że wydłużamy okres kredytowania, więc te odsetki będą większe, ale jeżeli spojrzymy na nasz budżet domowy, tak, jeżeli nas po prostu w tej chwili na te raty nie stać, jest to wyjście z sytuacji. Mówiliśmy o skróceniu czasu kredytu, ale w pewnych przypadkach jest też jakby wydłużenie tego momentu, tak? Można skrócić, można wydłużyć. No skrócenie powoduje mniejsze koszty w całości kredytowania, natomiast jeżeli Państwo wydłużą swój kredyt, wiadomo, że tych odsetek będzie więcej. Warto spojrzeć na sytuację zawsze indywidualnie, ponieważ jeżeli nie mamy tych pieniędzy, szukamy, każde 100 zł ma znaczenie, prawda? Warto przeliczyć, warto przejść do banku, ewentualnie do ekspertów kredytowych. My zawsze
porównujemy te oferty, które są w tej chwili na rynku obecne, szukamy tej najlepszej, tak żeby klient był zadowolony, żebyśmy go nie skrzywdzili, wręcz przeciwnie, żeby skorzystał. Czyli to podejście indywidualne przede wszystkim i dzisiaj mogą Państwo skorzystać z tego podejścia indywidualnego przez telefon chociażby 81 532 96 05. Zapamiętałaś. Justyna Hańczarek-Osiecka, ekspert finansowy, czeka na Państwa telefony. Podsumujemy naszą rozmowę po godzinie 9, także proszę być z nami. A teraz, no cóż, kilka dla Państwa propozycji z naszej ramówki jesiennej.